Efektem wyprawy niżańskich nauczycieli na Ukrainę jest przyjazd blisko 50-osobowej grupy młodzieży, która chce rozpocząć naukę w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. W szkolnym internacie właśnie trwają ostatnie przygotowania na przyjęcie gości. Dopieszczamy pokoiki, są nowe meble, wymalowane, odświeżone, no i czekamy na przyjazd gości, uczniów z Ukrainy. Dzięki temu pomysłowi niżańscy nauczyciele będą mieli pracę. To jednak połowiczny sukces, bo wyjazd miał pomóc też w utworzeniu klasy o specjalności technik odlewnik. Tymczasem młodzi Ukraińcy chcą w przyszłości być informatykami, elektronikami czy technikami obsługi ruchu turystycznego, a nie odlewnikami. A to właśnie najbardziej poszukiwany zawód w Mińsku. Tutejszy zakład armatury już teraz ma problem z fachowcami obróbki metalu. Trochę więcej by było zarabiać trzeba, lżej żeby było trochę, to może by młodzi pracowali. Zarobki z pewnością będą rosły podobnie jak we wszystkich deficytowych zawodach. Firma gwarantuje nie tylko pracę. Tym, którzy rozpoczną naukę w zawodzie odlewnika, zakład chce ufundować stypendia. Mamy oczywiście program cały wspomagający najlepszych uczniów, zarówno już na poziomie technikum, ale również ufundowane są stypendia na AGH dla wybitnych uczniów, którzy chcieliby kontynuować na wyższym poziomie naukę i przez cały okres trwania studiów chcemy ufundować stypendium po to, żeby im wspomóc w tym trudnym dla studenta okresie. Niestety zachęty ani w ubiegłym, ani w tym roku nie pomogły. No, armatora kusiła stypendiami, kusiła tym, że da pracę, no i nie udało się. Ale mi się wydaje, że gdy popracujemy z tą młodzieżą, czy to polską, czy ukraińską, będzie to, przyniesie to wynik na następny rok na pewno. Kierownictwo szkoły i zakładu zamierzają wspólnie przygotować akcję informacyjną i promocję zawodu odlewnika. Dla jednych i drugich jest to niezwykle ważne. Armaturze brakuje pracowników, a szkole uczniów.